dzisiaj czytając tą krótką, ale bardzo wymowną Ewangelię, znajduję w niej bardzo mocne słowo na początek tego Wielkiego Postu. Pierwszy obraz, który widzę, który widać w tym króciutkim tekście, to obraz raju. Bo Jezus przebywał na pustyni 40 dni, kuszony przez szatana i był ze zwierzętami, aniołowie zaś służyli mu. Tutaj nasuwa się tak automatycznie takie skojarzenie raju, tego czasu jeszcze przed bólem, przed cierpieniem, przed grzechem, gdzie też jako stworzeni przez Boga żyliśmy w raju. I również nastąpiło kuszenie przez szatana, tylko nie wyszliśmy z niego tak zwycięsko jak właśnie Jezus. Dlatego on jest też nazywany nowym Adamem, ponieważ postawiony przed tą samą pokusą, przed tym samym wyborem, zdołał się jej oprzeć. No i dzięki temu my teraz mamy życie. Zastanawiałam się, czemu Jezus przeszedł pomyślnie to kuszenie, co jest kluczem jego sukcesu. I to jest oczywiście bardzo prosta odpowiedź, ale taka trudna do zrobienia, zrealizowania w życiu. Mianowicie był posłuszny woli Bożej, był posłuszny woli swojego Ojca. W drugiej części Ewangelii, gdzie Jezus już ruszając w swoją misję, zaczyna głosić Ewangelię, mówi: czas się wypełnił, bliskie jest Królestwo Boże, nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. To są takie bardzo mocne dla mnie słowa, które na ten początek Wielkiego Postu przypominają mi, że to już teraz mam się za siebie zabrać. To jest tak jak z dietą. Mam takiego kolegę, który zawsze jest na diecie od poniedziałku. I rzeczywiście każdy, kto się odchudzał, a teraz to jest takie modne, wie, że to robimy od razu. Od razu tak naprawdę tylko ma sens, a jak tam gdzieś planujemy, to najczęściej się kończy potem powrotem do wagi sprzed diety. I tutaj tak samo jakby mam ten Wielki Post dziś, teraz, żeby się nawrócić. Co to znaczy nawrócić się? To na pewno wiele razy o tym była mowa w różnych miejscach. To jest takie odwrócenie się od tych swoich nawyków, od jakiejś właśnie swojej woli ku Panu Bogu i ku woli Bożej. I wydaje mi się, że tak wieńcząc to rozważanie na temat dzisiejszej Ewangelii, ja też poniekąd dziś, teraz, w tą pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, przez ten mój Wielki Post 2015, Anno Domini 2015, jestem również postawiona przed tym wyborem, jak Jezus, czy chcę być posłuszna woli Bożej, czy może chcę realizować swoje pomysły na życie, bo przyznam szczerze, mam naprawdę kilka fajnych pomysłów, a nie zawsze sprawdzam, czy one są zgodne z wolą Bożą. Nawet czasami wiem, że nie są, ale ciągle wydają mi się naprawdę najlepszym pomysłem na moje życie. A to już teraz, już dziś czas się wypełnił i mam tylko tą chwilę, tak naprawdę, żeby odpowiedzieć na to pytanie swoim życiem.